Daj. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Ziemia zmarzła, ale to jest na wierzchu, dosłownie już w tej chwili puszcza, bo już temperatura jest dodatnia, o woda się topi na błotnikach. Śnieg się topi. Nad ranem było tam może ze 2 stopnie mrozu. No ale teraz już mrozu nie ma i trzeba się liczyć z tym, że na drodze jest błotko. Zaraz wezmę radkę i pojedziemy. Szkoda siekiery, żeby się tępiła, chociaż wsadzić ją w rękawicę. Z Pawelniczą, taką starą rękawicę, ale włożyć już jest inaczej, nie tępi się, dobra. Metody partyzanckie. Jeszcze sprawdzę, czy mam światła. Roki, tak. Żarzy się, dobra. Radek, zgarnij te zastawki do kupy, żeby one się nie wyleciały z tyłu, wiesz? W czasie drogi. Bo szkoda by było. A Roki zostaje. On będzie szedł, może ja go zamknę w oborze, wiesz? Bo będzie za nami gonił. Chodź, Roki. Roki, chodź. Chodź. Zostajesz, chodź. Chodź. Radek, nie zwala ich na ziemię, trzeba było postawić je z przodu. Ale na ziemię będzie potrzebne, to się było. Ale to od razu trzeba, wiesz, jak się zaczyna kłaść z dołu, to trzeba zostawiać. Tak jak kostkę słomy, no co mam z nią zrobić? Daj, zostawię ją w lesie. Daj, zostawię ją w lesie, bykowi się przyda. A słoma w lesie to wiesz, słoma w lesie to nie chemia, prawda, nieszkodliwa jest. Przyjdą te łosie i zjedzą. Gra muzyka. Wszystko co krótszy niż bord można brać. Rzuć go na ziemię nawet. Dobra, nie wsadzaj do końca, bo jak utnę to musi się zmieścić. Ma zostać trochę wierzch, żeby się zmieściło jak utnie. I do końca nie zapychaj. Później obetnę, to on wejdzie. Radek, teraz walimy to na ziemię, bo my zapieklimy się, wiesz? Walimy to, czekaj, dwie na poprzek. Ja palę piłę i ucinamy na wymiar. Uważaj. Dwie rzucić grube, tak? Powiedz, czemu tam wystawi? Zetnę. Taki, wiesz, kawałek drewna. Stos drewna był do tego. Metrówki leżały, rozumiesz? Oparcie było, żeby nie leciały. Dlatego stoi. Tak i tak, a resztę na poprzek. O tak o. Żeby mi ja piło nie ciął po ziemi, wiesz? I teraz będziemy rzucać na poprzek. Chyba, że wiesz. Poczekaj. Też źle. Trzeba kłaść tak, o wiesz? Na podkładkę położyć grubego tu i tam. I później pójdę z końca i obetnę. Damy miarę. Dobrze, kładź tego drugiego też tak tu, kładź tak jak ten normalnie i tam podmożymy z tyłu. Obracaj się. Rzucimy stos i się za jednym zamachem obetnie. I teraz składać tu równo. Równo składać i się obetnie. Uważaj kamerzysto, uważaj. Ja chciałbym, żeby to na filmie było, żeby powiedziane było, do 100 parweczek. Ja nie żyję tylko z filmików. No, śmierdzącego tranu. I do kata.
Ja najlepiej lubię w lesie robić sam. Sam i tam, żeby byk stał pod drzewem. Święta sprawa. Ja jestem wtedy królem i panem. Nie może tak zostać, bo wleje w nieradek. To jest zasada, wiesz, starych ludzi. Na stojąco woda ścieka, a na leżąco to tak się napije i tak na stojąco, wiesz, bo pada deszcz, ono jest mokre, dmuchnie wiaterek, ono schnie od momentu, bo jest przewiew w stosie. A jak leży, to wiesz co to by w niego nabiło liści? Nabiłoby liści i by gniło. A tak jest suche. Po wierzchu, bo troszeczkę wilgoci jest suche. Od samego dołu układać, bo to jednak jak się wrzuca według mnie, nakrzyżuje się i później trzeba walczyć. To jest gałąź. Krzywa, kręta. Tak, tamte krótkie, tak dawaj. Uczuć dziury są z tyłu, to się zapcha. Trzeba szukać dziury. Co? Już jest źle. To niczego nie przeskoczysz. Radek, mnie nie trzeba uczyć, wiesz, bo ja w lesie jestem od dzieciaka jestem w lesie. Przytrzymaj tego, tylko żeby on nie położył się, a drugiego postawię, wiesz? Bo się kładzie i wtedy przycisnę jakimś korarem. Dobra, możesz puścić, nie poleci. A jak poleci, to niedaleko. Uff. Radek, takie krótkie, gdzie widzisz od dołu dziurę, to wepchaj od dołu i wszystko. Od samego dołu, od dna, tylko że już krzywę. Dziurę widzisz tam w uszu. Uważaj! Dobrze, niech leci, tylko aby nie w głowę dla ciebie. Aby nie w głowę dla ciebie.
zwinąć, czeka jeszcze jeden. Dobra. A to wbite. A tak, Radek, to w ogóle jest wbite. Tak, inaczej by to się położyło. Poczekaj, moment. Weź te sznurki, zwin. Stać tam, wciągnij w kabinę i już. Ja to rozbroję. To są moje sposoby. To są moje sposoby nastawiania stosu bez tego rogacza wbitego. To by wiaterek ten stos zdmuchnął i wszystko, albo pan loś by przyszedł rogi poczyścić i też by mi nabroił. Także trzeba się zabezpieczyć. Heja! Oho, solidnie wbite, uwaga. Tak, a czy dalej nie można? O, już jest kołek mój, jeszcze zdrowy i ładnie zaciosany. Czekaj, Radek, drugiego też trzeba. Masz tego na przyczepę, masz, ja wyjmę. To trzeba puknąć najpierw, inaczej się tego nie wydostanie. Jakby kołek się ten złamał, to kamery nie ma. Tak, i co? Na czyją odpowiedzialność? Na kamerzysty, my bo ostrzegaliśmy. A nawet złamać go. A nawet złamać go, kurde, nie mordować. To jest w ogóle drzewo twarde, to jest głuk. Stawia się pniaka. Pniaki były. O, tu wierzba była zwalona, stawiało się pniaka i z góry najpierw się zrobiło cienkim kołkiem dziurę, kołkiem się wbiło, widzisz, bez młota, to są sposoby. Dobra, tak trzeba wracać, budzi, bo chata piernikami kryta, a jak będziemy tu w lesie marudzić, to jeszcze ktoś pierniki z dachu pozdejmuje. No, widzisz, zabrałem czysto, została tylko kupa gałęzi. To ja wyrobiłem, już tego się nie zabierał, bo to jest sama drobna gałęź. Wszystko co grubsze zabrane jest na opał. I w lesie czysto.